dziś nasza lotna brygada rezerwacji w różnych miejscach kultury. Za chwilę jesteśmy w Ochteatrze Krystyny Jandy, gdzie będę rozmawiała z Cezarym Żakiem. Przygotowuje się do premiery. Ciemny Grylarz jest reżyserem i odtwórcą głównej roli w tym spektaklu i wystąpi też w naszym nowym cyklu Więcej Kultury we współpracy z mBankiem, gdzie opowie o swoich fascynacjach kulturalnych. A w drugiej części programu Pardon to tu i Marcin Wicha o jego najnowszej książce. Zapraszam, Katarzyna Janowska. Już za dwa dni w Ochteatrze, w którym właśnie jesteśmy, w przerwie, w próbach do spektaklu Ciemny Grylarz. Wspaniały tekst napisany w latach 70. przez Jerzego Dobrowolskiego i Stanisława Tyma, a reżyseruje równie wspaniały Cezary Żak, który gra główną rolę w tym spektaklu. Naprawdę, takie miłe słowa. Proszę, jakie miłe powitanie. Dzień dobry. Ciemny Grylarz to historia, która dzieje się w latach 70. Rumunia. Tak. Wielka gazeta ogólnorumuńska. I jak możemy się przekonać, fake newsy mają swoją bardzo długą historię. Wtedy powstawały pod dyktando polityki. Otóż to. O, i to się niewiele zmieniło chyba. Niewiele się zmieniło. Ja, jak przeczytałem pierwszy raz ten tekst, to pomyślałem, jakiż to współczesny tekst. Zadzwoniłem zresztą do Staszka Tyma i powiedziałem mu, napisaliście to wczoraj. Wiedząc, że Dobrowolski Jerzy już nie żyje dawno. I Staszek mówi, no tydzień temu był u nas na próbie, bo bardzo chciał przyjść. No ciekawa jestem, jak to odebrał. No właśnie, i powiedział dokładnie to samo. Nie spodziewał się, że ten tekst będzie tak współczesny. Tak, aktualnie. Jeszcze w kontekście oczywiście, no nie będziemy tutaj ukrywać, ostatnich 8 lat. Dziennikarze, których tutaj gramy na scenie, są tak uwikłani w te wszystkie rzeczy z władzą i to kolesiostwo, taki serwilizm dziennikarzy wobec władzy jest no, bardzo namacalny. I dlatego to nam się wydawało tak współczesne. Jednak wymagamy od dziennikarzy takiej rzetelności na co dzień, mówienia prawdy. I właściwie mówię takie banały, bo to powinno być normalne. A jednak wtedy, w latach 70., wiadomo, wróg był jeden. Komuna, jak to się wtedy mówiło. A dzisiaj odnajdujemy również te same akcenty. Teraz są różne wektory, jeśli chodzi o wrogów w polityce, ale też rzeczywiście, choćby ze względów komercyjnych, pewne teksty się ukazują, inne się nie ukazują, więc... Ale jednak nie ma cenzury jako takiej. No cenzury tak. Takiej, jaka była w latach 70. I jeszcze zresztą widziałem na oryginale tego tekstu pieczątkę cenzury. Bo ten tekst nie mógł być pokazany w latach 70., prawda? Był pokazany, ale pod innym tytułem. To się nazywało... Historia była taka, że oczywiście powstała najpierw sztuka rumuńska. Baranga autor się nazywał i to się nazywało Opinia Publiczna. Taki socrealistyczny tekst. Staszek go gdzieś tam przeczytał, zobaczył, już nie wiem co. I na podstawie tego tekstu napisał tekst solo na perkusji dla STS-u. To była ostatnia premiera STS-u. Studenckiego Teatru Satyryków. Właśnie już chciałam dodać, bo nie wszyscy rozszyfrowują tak, kultowe miejsce. A na perkusji dlatego, bo Staszek mi opowiadał, że on strasznie zawsze chciał zrobić przedstawienie, gdzie muzyka by była na żywo, a znał jednego perkusistę, który był w STS-ie na etacie. Ale tenże perkusista musiał grać 6 minut, żeby można było mu zapłacić. Więc na początku przedstawienia perkusista wychodził, grał na perkusji solo, a potem główny aktor wygłaszał swój pierwszy monolog zagłuszany przez perkusję, co było też pod tekstem jakimś. A wszystko mogło mieć swoje znaczenie. I później Dobrowolski nie widział tego przedstawienia, natomiast przeczytał tekst i powiedział, no to jest marny tekst, solo na perkusji, autorstwa Stanisława Tyma, napiszemy wspólnie tekst kolejny. I to już był Ciemny Grylarz i rzeczywiście w listopadzie 80 roku była premiera w Teatrze Rozmaitości już wtedy. Teatr Rozmaitości powstał jakby na gruzach STS-u i był grany krótko też. No, no bo stan wojenny i tak dalej, jednak cenzura istniała do 89 roku i to potem umarło. Ale wiem od aktorów, którzy grali w tamtym przedstawieniu,
że to był niebywały sukces. Że wyobrażam sobie 80. lata, to wszystko było tak żywe. Ten wróg był tak namacalny i właściwie co zdanie to były reakcje. No dzisiaj się zmieniły okoliczności oczywiście i pewnie to będzie bardziej gorzkie niż śmieszne. No ale jednak, po tych pierwszych reakcjach, po tych ostatnich próbach wiem, że mam nadzieję, że zmierzamy w dobrym kierunku. A co to znaczy ciemny grylarz? A wie pani, co to jest grylarz w ogóle? Grylarz to jest taka masa, prawda? Z orzechów. Mało kto wie. Masa cukiernicza. Tak, właśnie. Koloru, jak to Staszek napisał w swoim felietonie, koloru sraczkowatego. Czyli ciemna masa. A! No, ciemna masa i o tym też jest to przedstawienie. Tytuł był roboczy. Ten tytuł chyba wymyślił Dobrowolski. I na oryginale jest napisany tytuł roboczy. On oczywiście został, bo dużo mówi. Czyli ciemna masa, ciemny lud, który musi to kupić. Ale ta sztuka jest oczywiście o zakłamywaniu rzeczywistości, podporządkowywaniu ją politycznym przekazom dnia i nie tylko, ale też o takich układach międzyludzkich, o tym, że kłamstwo też rzutuje na relacje, uczy jakiegoś kolesiostwa, jakiegoś... Dokładnie. I też to, nie tyczy tylko dziennikarzy. Mam nadzieję. Ten tekst jest uniwersalny. W teatrach pewnie też się takie rzeczy mogłyby wydarzyć. Absolutnie tak. Więc tyczy też całego społeczeństwa i takiego humanizmu w społeczeństwie, takich dobrych relacji między ludźmi, prawdziwych relacji między ludźmi. Z drugiej strony też zobaczyłem w tym tekście świetną partyturę dla aktorów do grania. No ma pan duży zespół na scenie jako reżyser. No, 13 aktorów. Nie jest to parszywa. Ja też się pochylam zawsze nad takimi tekstami, w których widzę materiał dobry do zbudowania takich krwistych postaci. Rzeczywiście każda z tych postaci jest inna. No, udało mi się zdobyć aktorów, którzy są niezwykle kreatywni, co mnie bardzo cieszy. Bardzo, bardzo zresztą, jak Krystyna Janda pierwszy raz pokazała mi ten tekst, to od razu wiedziałam, że tak, że będzie co budować na tym tekście i aktorzy będą zadowoleni i byli na pierwszym czytaniu. No wyobrażam sobie, bo ja czytałam tekst, jest i straszny i śmieszny. A na co pan położy akcent? Na jaką jakby warstwę tego tekstu? Na relacje międzyludzkie. Na relacje międzyludzkie. Bardzo bym chciał, żeby to było też o dziennikarzach samych w sobie. O tym, co ich łączy, jakich oni metod używają do tego, żeby zrobić karierę lub nie robić kariery, lub patrzeć na to wszystko. Jest taka jedna postać, sprzątaczki w redakcji Płonącej Żagwi, bo tak się nazywa gazeta, która patrzy na to wszystko z zewnątrz. I jak przychodzi w finale minister rządu, to ona patrzy zimnym okiem, jak oni się wobec niego zachowują. Specjalnie obsadziłem też bardzo młodego aktora w roli ministra. Jak przez ostatnie 8 lat patrzyłem, jak nad młodym ministrem ktoś otwierał parasol. Widzieliśmy takie sytuacje. Właśnie ta rola sprzątaczki i ten jej punkt widzenia, to zresztą jest też umiejętność odnalezienia się w tej całej sytuacji, bo ona nigdy nie słyszy, co do niej mówią, ponieważ ma włączony odkurzacz. Tak. Ale też myślę, że ona słyszy albo nie słyszy. To już każdy z widzów odpowie sobie sam. Tak, to jest wybór, tak, ale też genialnie puentuje sytuację, w której jeden z redaktorów rzuca jej spodnie do prasowania, a wcześniej robił to tylko naczelny i wicenaczelny i ona natychmiast mu gratuluje, bo czuje, że został awansowany. Dokładnie. Także genialnie odczytuje tę sytuację. Zapowiadał pan kiedyś, że w 2025 roku zakończy pan już, że przechodzi pan na emeryturę. Nie w 25, a przechodzę na emeryturę, tak, w 26. Natomiast kończę karierę grania. Ja to ciągle podkreślam. Ja się nie wycofuję z zawodu. Ja przestanę grać w
teatrze w 31 roku, jak skończę 70 lat. No to chwała Bogu, to jeszcze trochę jeszcze przed nami. Trochę czasu, tak, no bo to, tak, o tak. Właśnie, znowu dziennikarze i wszystkie zafałszowują, rzucają się na tę wiadomość, że oto ja kończę grać na scenie. Ale założył sobie pan taką... Tak, dlatego, że jestem coraz bardziej zmęczony graniem. Komedia, z którą jestem utożsamiany i w której głównie gram, niestety schodzi na psy. Mówię to dużymi literami. Coraz ciężej mi jest uprawiać komedię w dobrym stylu. Są wyjątki, naprawdę są wyjątki, tak jak serial 1670, który mnie zaskoczył na maksa. Prawda? Na plus, czyli można napisać coś fajnego. Z takim... I nieschematycznego. Dokładnie. Natomiast no nie, po tylu latach grania w komedii troszkę się wypaliłem chyba. Dlatego się pochylam nad reżyserią coraz częściej i dlatego przyjmuję, jeżeli spływają na mnie rzadko, spływają role poważniejsze, bo one są łatwiejsze do grania. Łatwiejsze? O wiele łatwiejsze. Czyli Król Lir łatwiejszy? Niż redaktor naczelny w tej Dokładnie. Gazecie? Dokładnie. Może. Może. Znaczy, mnie jest coraz trudniej w dobrym guście rozśmieszyć widza. Coraz trudniej jest mi grać w farsie i nie wzbudzać rechotu na widowni, tylko śmiech Ale mądrych może publiczność ludzi. Się właśnie zmieniła, prawda? To swoją drogą. To jest osobny temat. To jest osobny że temat. Że jednak coś pojechało w dół i publiczność jest przyzwyczajona do łatwości. Mniej wymagająca przede wszystkim. Publiczność nie wymaga od nas komedii w lepszym guście. Jakości. Tak. Znaczy jakości tak, ale właśnie stylu. Dokładnie. Straciliśmy to ucho do cienkości, prawda? Wszystko jest podane wprost. Ironia zniknęła. Dokładnie. Na szczęście Krystyna Janda tutaj dba o to w tym teatrze, a ja tu gram w 6 tytułach i ona bardzo zwraca na to uwagę, żeby jakość tej komedii, farsy i tak dalej była no, na jak najwyższym poziomie. Dobrze, czyli zostaje pan na scenie jako reżyser, a kino, film? No tak, jeżeli ono się pojawi, to tak. Czekam na premierę serialu Maćka Pieprzycy Idź przodem bracie, który zrobiłem rok temu dla Netflixa, gdzie gram bardzo poważną rolę. I Maciek Pieprzyca, bardzo poważny reżyser. Prawda? Bardzo, bardzo, bardzo go lubię i bardzo mu sekunduję. To jest taka historia gangstersko-kryminalno-sensacyjna. O takiej wojnie dwóch rodzin w Łodzi się akcja dzieje. Ja gram jednego z przywódców takiej rodziny, który ma problem ze sobą, właśnie ze starzeniem się i z synami, którzy nie do końca robią interesy po jego myśli. Czyli depresja gangstera. No, coś takiego. Ale też no, bardzo się ucieszyłem. Maciek Pieprzyca, jak się okazuje, chodzi do teatru i ogląda aktorów. I też przyznał mi się, że on tu był na kilku przedstawieniach w Teatrze. I powiedział, wiesz, i zobaczyłem cię w paru komediowych rolach, ale też zobaczyłem cię... Które były kompletnie nieśmieszne. nie, ale były śmieszne, ale zobaczyłbym jakiś potencjał na poważniejsze rzeczy. Więc takie rzeczy mnie jakoś kręcą bardziej. No dobrze, to w takim razie jesteśmy tuż przed premierą. Pan pewnie musi wracać na scenę. Jeszcze mamy popracować. Tak, próby generalne. Popracować z aktorami. Ciemny Grylarz czeka w takim razie na państwa spektakl i tak sądząc z tekstu, z obsady, z pana kreacji, z postaci, którą pan gra, to myślę, że to będzie duży sukces. Także trzymam kciuki. Ja również. Dziękuję bardzo. Zawsze dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. A teraz odsłona naszego cyklu Więcej Kultury, w której pan Cezary Żak podzieli się tym, co go ostatnio zachwyciło w kulturze. Wiele rzeczy. Przede wszystkim jesteśmy świeżo po Oscarach i właściwie wszystkie filmy, które tam były nagrodzone, mnie się również podobały, co się rzadko zdarza. No to się rzadko zdarza, mnie naprawdę. Też tak, ale były naprawdę bardzo dobre. Na przykład Biedne Istoty, które mi się powaliły mnie. Ale nie o tym chciałem. Wczoraj zobaczyłem film Biała Odwaga. Biała Odwaga... Marcina Koszałki. Wspaniały film ze świetnym... I taki film pełny, bo to jest... Nie dość, że były świetne zdjęcia, temat właściwie, który nigdy... Goralen Folk nie był, to jest po raz pierwszy w fabule. Właśnie, nigdy wcześniej się o tym nie mówiło. I też świetnie zagrany przez właściwie... przez wszystkich aktorów.
Bardzo byłem zachwycony, wychodząc z kina, że taki film powstał. I naprawdę bardzo ciekawe kino, bardzo. Polecam, nie było dawno takiego filmu. O polskiej historii najnowszej. Tak, dokładnie. Zobaczyłem dokument Pianoforte. A też wspaniały. Zobaczyłem Pianoforte, a ponieważ ja lubię słuchać muzyki poważnej, czasami bywam na przesłuchaniach tylko konkursu Chopinowskiego, to natychmiast chciałem to obejrzeć. Zachwyciło mnie to, że ci pianiści się zgodzili w ogóle, żeby kamera weszła do ich garderób. Tak, nie było takiego filmu. To jest film, nie wiem, czy państwo widzą, o przygotowaniach do wejścia na estradę podczas konkursu Chopinowskiego. Zarówno w pierwszym, drugim, jak i chyba w finałowym też etapie. Kilku bohaterów wybrał reżyser, którzy przyjęli to zaproszenie i on im towarzyszy z kamerą naprawdę w takich najbardziej emocjonujących chwilach. Dokładnie. Jeden wątek mnie zasmucił potwornie. To jest wątek młodej pianistki rosyjskiej, która była tam prowadzona przez swoją pewnie mistrzynię, ale która była tak potwornie obcesowa w stosunku do tej młodej dziewczyny. Bardzo to było smutne, ale wiem z innych źródeł, że tam jest taki system. Mistrz, uczeń. W teatrze jest to samo w Rosji. I tutaj też to było widać. To jest taki film pełen emocji, które się czuje w każdym kadrze tego filmu. To prawda. Wspaniały. I te cienkie struny, to napięcie jest wyczuwalne naprawdę w każdej sekundzie tego filmu. To zobaczyłem też ostatnio, więc to kino mi się strasznie podoba. Przeczytałem też książkę pod tytułem Czechowicz, o Mieczysławie Czechowiczu, wybitnym aktorze komediowym, ale też nie tylko. Takim aktorze, który w Mrożku też się bardzo odnajdywał. Hanny Fareny Paszkiewicz. To jest zresztą druga rzecz, którą ja przeczytałem jej, bo pierwsza była to książka o Janie Kobuszewskim. Ona rzeczywiście w tych biografiach aktorskich jest doskonała. Ktoś mi kiedyś powiedział, że jak zaczniesz czytać biografię, to znaczy, że się starzejesz. A ja zacząłem czytać biografię, głównie zaczęło się od biografii Robina Williamsa, niezwykle smutnej, tak. Smutnej potwornie. Zresztą książka o Czechowiczu jest bardzo podobna. No właśnie, to jest ta druga strona osób, które wydają się wulkanami. I pani się dziwi, że ja chcę iść na emeryturę. Wulkanami humoru. Ale właśnie zastanawiam się, dlaczego aktorom komediowym tak często towarzyszy ta druga depresyjna strona. A dlatego, że nam towarzyszy stres przez całe życie. Dlatego, że jednak mamy poczucie, że zdajemy egzamin codziennie wieczorem przed publicznością i recenzję mamy na żywo. Aktor, który gra w Lirze, nie ma recenzji na żywo, tylko otwiera gazetę następnego dnia albo internet. Natomiast my wiemy od razu. Raz w życiu byłem świadkiem na scenie tego, że nie było recenzji żadnej. Grałem w komedii jeszcze we Wrocławiu będąc, która kompletnie nie była śmieszna. To jest straszne. Straszne. 2,5 miesiąca, pamiętam, próbowaliśmy tekst, który nam się wydawał zabawny. Reżyser miał taki pomysł nawet na to. No, zagraliśmy dla publiczności. Jeszcze wtedy nie było otwartych prób generalnych, tylko pierwsza publiczność pojawiała się na premierze i była cisza. Straszne. Ja sobie wyobrażam. Ale tylko raz mi się coś takiego zdarzyło. Byłem młodym, nieuzdolnionym aktorem. Tak, ale wyobrażam sobie, że to jest rzeczywiście napięcie. Czy będzie ta reakcja, odpowiedź. Dlatego ja lubię, jak robię sztuki, reżyseruję, publiczność sprowadzać jak najwcześniej, żeby usłyszeć. Co działa. Dokładnie. Aktorzy też się uczą, jak prowadzić rolę. Szczególnie ci aktorzy, którzy mają większe zadania w komedii. To jest bardzo ważne. Ale też i pokazywać i grozić paluszkiem, żeby nie dociskać pedału, żeby... bo czasami, szczególnie w farsie, to niesie. Ach, Jezus, jakby się chciało, żeby jeszcze śmieszniej, żeby jeszcze się przewrócić dwa razy i jeszcze fikołek i to, ale publiczność będzie zachwycona. Ale nie należy tego robić, ponieważ publiczność trzeba uczyć dobrego gustu w komedii. No to mamy. Bardzo dziękuję. To ja dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję państwu.
A teraz zapraszam na relację z premiery filmu Tyle co nic. To najważniejszy debiut ubiegłego roku, najbardziej spełniony, a być może jeden z najlepszych filmów ubiegłego roku, także koniecznie idźcie do kina na ten film, naprawdę fantastyczny. A teraz zobaczmy, z kim rozmawiał Paweł Tworek. Jak rolnicy, posłużymy się bronią, która działała od zawsze. Wywalamy temu panu na podwórko kupę gówna! Ha, złodzie! Tyle co nic to film o niskim budżecie z mało znaną obsadą, na który naprawdę warto wybrać się do kina. A dowodem na to są nagrody dla głównego aktora podczas festiwalu filmowego w Gdyni, a także Orzeł za odkrycie roku dla reżysera Grzegorza Dębowskiego. I to chyba wiele mówi. A o czym mówi ten film i jakie były początki tego filmu, o tym opowiedzą aktorzy podczas premiery tego tytułu. Najpierw był telefon od Grzegorza, że chciałby dać mi scenariusz do przeczytania. Zaproponowałem, żeby wysłał mi mailem, na co on stwierdził, że chciałby osobiście wręczyć mi papierowy i to był pierwszy plus. To bardzo miły gest. Przyjechał do Opola specjalnie, żeby wręczyć mi scenariusz. Umówiliśmy się następnego dnia, ponieważ już było po południu, dosyć późno. Mieliśmy na drugi dzień rozmawiać o filmie. Oczywiście no, nie mógłbym spać, więc otworzyłem scenariusz, zacząłem go czytać na stojąco, przeczytałem go właściwie jednym tchem. Po przeczytaniu spotkaliśmy się w kawiarni na pysznej kawie. Opowiedział mi pokrótce o tym projekcie, a potem 2 godziny z hakiem rozmawialiśmy o sobie i tak wyglądał ten to nasze pierwsze spotkanie. Ja właściwie sobie tak założyłam, że będę grać w teatrze i na żadne castingi jeździć nie będę, a co tam? No i tak przyszedł taki moment, że casting przyjechał do mnie. Film się zaczyna no właśnie od takich jakichś strajków rolniczych. Później się wydarza historia kryminalna. No przede wszystkim polityk nie spełnia obietnic, które dał mieszkańcom wsi, w której się akcja dzieje. I Jarek postanawia wziąć to w swoje ręce. Gram rolę Ireny. Irena jest przyjaciółką głównego bohatera, jest żoną właściwie jego przyjaciela, z którym on jeździł na te wszystkie strajki. Tę kobietę dotyka tragedia, ponieważ mąż w niewyjaśnionych okolicznościach, nie chcę zdradzać, spoilerować filmu, ale znika i tutaj się pojawia w tym wszystkim ten moment, kiedy ona zostaje sama z tymi dziećmi. I tu jest właśnie ten wątek, w którym przychodzi Jarek i próbuje pomóc. To nie jest jakiś super bohater, który jest silny, pewny siebie. To jest człowiek pełen wątpliwości, dokonuje jakichś wyborów. Później okazuje się, że jego wyobrażenia nie do końca z rzeczywistością idą w parze. Zgadza się pan ze słowami reżysera, który mówi o tym, że śmierć w tych czasach już nie robi takiego wrażenia? Jest coś takiego, że przez media pewnie, przez to wszystko, co ludzie zamieszczają też w internecie, rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, że ktoś umiera obok nas, a życie tak pędzi już dalej, że często po prostu zbyt mało się temu może uwagi poświęca. Ja mam bardziej takie spostrzeżenie, że się omija śmierć, że się nie mówi o śmierci, że śmierć się estetyzuje, że wszystko jest ładne, piękne, że nie widzimy, nie żegnamy się z trupami. Na pewno jest to kino o człowieku, o wrażliwości człowieka, o wyborach człowieka, o racji człowieka. Każdego w tym filmie, nie tylko Jarka, że każdy w końcu staje przed jakimś problemem. Zapraszam na film Tyle co nic. Do wszystkich kin w Polsce. Mam w ręku bardzo ładny przedmiot i jeszcze na dodatek zawierający ciekawą treść. Nowa książka Marcina Wichy, gościnne występy, kawałki o projektowaniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu mamy niespodziankę, książkę z niespodzianką. Zdejmujemy tę obwolutę i proszę, wykrzyknik się rozsypuje jednakowoż, prawda? Zresztą wykrzyknik to jeden z bohaterów twojej opowieści. Dlaczego poświęcasz mu sporo uwagi w swojej książce? O projektowaniu. Tam jest taki fragment, taka historyjka, która opowiada o dniu, kiedy
nie chcę opowiadać wszystkiego od razu, ale o takim odkryciu, kiedy zrozumiałem podstawową zasadę projektowania. Jest ona taka, że kiedy przypadkiem gdzieś zostaje za dużo miejsca, to się wstawia wykrzyknik, żeby to miejsce zapełnić, tak, i żeby nie kończył się napis jakimś dramatycznym pauzą. To teraz jest dużo łatwiej, no bo jest, kiedy mamy komputerowy skład. To jedno, ale poza tym przy komputerowym składzie oczywiście dużo łatwiej jest te litery odpowiednio rozświetlić. Ale to się takie rzeczy, zwłaszcza przy odręcznych, w czasach, kiedy odręcznie różne napisy produkowano, to się zdarzało. Bywało, że jak komuś nie wychodziło i właśnie zostawał jakiś kawał pustki światła na końcu, to maskował go w ten sposób, że dodawał wykrzyknik. I jakieś hasła, które w zasadzie mogłyby się spokojnie bez niego obyć, nabierały jakiejś takiej dodatkowej emfazy. I tam jest taki tekst, który w ogóle jest trochę o projektowaniu, trochę o projektowaniu graficznym, trochę o komunikowaniu się z innymi ludźmi, a trochę o interpunkcji. O tym, że no właśnie, no, że niedobrze jest używać wykrzyknika tylko po to, żeby zamaskować to, że za wcześnie żeśmy urwali zdanie. Ja właśnie bardzo dużo używam wykrzykników, czyli tak jakbym chciała podkreślić, że wszystko, co mam do napisania, jest bardzo ważne, a pewnie nie jest. Ja myślę sobie, że to jest prawo pisarza. Tak uważać. Ja nawet podejrzewam, że może to jest konieczne. Natomiast, że od osób, które się zajmują projektowaniem, oczekujemy, czy ja bym oczekiwał, czy od siebie bym oczekiwał, że zwracają uwagę też na te rzeczy, które właśnie nie są opatrzone wykrzyknikiem. Że pisarka może wbijać wykrzykniki, gdzie jej się żywnie podoba i to jest kwestia stylu, jaki wybrała. Natomiast, że projektowanie dla mnie, dlatego je lubię. To jest zwracanie też uwagę na to wszystko, co jest drobne, niepodkreślone, pozbawione emfazy. Przypominasz w książce, że architektura to są przede wszystkim liczby, że właściwie wszystko jest policzone. Jest taki podręcznik, który kiedyś był bazą Ernsta Neuferta, który właśnie wszystko wyliczył, prawda? To znaczy wyliczył, jak się mamy poruszać, ile potrzebujemy miejsca, żeby się obrócić na krześle, czy wstać z krzesła, usmażyć jajecznicę, postawić garnek i tak dalej. I wszystko, co zostało zaprojektowane, jest funkcją tych jego obliczeń. Czy on tę książkę wydał chyba przed wojną, jeszcze na pewno przed wojną, prawda? Bo on robił te obliczenia jeszcze przed dojściem Hitlera do władzy. Później współpracował z nazistami, a po wojnie jeszcze dobrze się odnalazł w powojennych Niemczech. Dobrze to pamiętam? Tak, mnie się wydaje, że podręcznik Neuferta jest taki podstawowy zbiór norm. I one ciągle obowiązują? No, myślę, że to są dwie kwestie. Znaczy, że jest oczywiście mnóstwo rzeczy, które są zapisane jako normy po prostu w przepisach, a mnóstwo rzeczy, które są no, po prostu jako pewien kanon wiedzy. Natomiast tak, wydaje mi się, że on jest w każdej księgarni, która sprzedaje książki dla architektów. Ale czy w każdym domu? Czy dalej zlewy są umieszczane tak, jak on mniej więcej zaprojektował w łazience przestrzenie? Tak. Znaczy, to się oczywiście zmienia. Tam się ukazuje 59. wydanie 183, w którymś momencie Neufert syn przejął edycję kolejnych tomów, ale tak. Chodzi mi o to, Marcin, że nasze życie całkowicie się zmieniło w ostatnich latach. Praca wylała się z biur do domów, do przestrzeni publicznych i pytanie, czy architektura nadąża za tym, bo jednak architektura jest czymś zastanym. Tak się wydaje, przynajmniej. Jak to dzisiaj wygląda? Ludzie lubią być w przestrzeniach publicznych, żyjemy bardziej socjalnie, każdy z nas ma inny rytm pracy, życia, to nie jest to za PRL-u, że tam rano się szło do pracy, po południu ludzie wracali do domu, gotowali obiady, siadali przed telewizorem. Teraz te rytmy są kompletnie rozbieżne. Jak się ma do tego architektura? Ja nie wiem. To znaczy, wydaje mi się, że to jest ciekawe, też biorąc
pod uwagę to, że nie, mam jakieś wątpliwości, czy jestem ekspertem od architektury, ale to, co mnie w architekturze interesuje, to bym powiedział, że to jest takie napięcie pomiędzy tym wszystkim, co jest tą normą, która jest ustalona, że możemy iść do sklepu meblowego, ale w zasadzie wszystkie blaty będą na tej samej wysokości wszystkie krany i tak dalej. Tak. Co nie znaczy, że wszystko w projektowaniu mebli, kuchni czy budynków jest wyłącznie normą, tak? To znaczy zawsze jest jeszcze to, co się tam uda przemycić pomiędzy albo złamać normę, żeby uzyskać coś innego. Albo złamać normę, albo przestrzegając tych wszystkich reguł ergonomii, powiedzmy, które obowiązują, coś tam jeszcze od siebie dodać, czy coś trochę przesunąć. I to życie norm, które gdzieś tam, znaczy, że na jakimś poziomie to wszystko, co postrzegamy estetycznie, co tam nam się podoba, nie podoba, budzi różne nasze emocje, gniew albo przeciwnie, radość, albo, że to wszystko jest jakiś kostium na te normy nałożone. Na te wszystkie normy, tak? Te wszystkie tory kolejowe, które w naszej części Europy są niezmienione od tam, nie wiem, rewolucji przemysłowej, tak? Fascynujące rzeczy się wydarzają, kiedy się spotykają dwie normy, prawda? W Warszawie takim miejscem była zmiana szerokości torów, prawda? Ze szerokich torów rosyjskich, które dochodziły do dworca Wileńskiego, czy teraz polskiego, na wąskie europejskie tory dochodzące do dworca Wiedeńskiego. I nagle się okazuje, że przez 70 lat trwa problem, jak połączyć jeden standard, jedną normę z drugą. Więc no, z jednej strony jest to wszystko, co jest tam jakoś zaszyte, czego my całkiem nawet nie zauważamy. Tak? Z drugiej strony jest to wszystko, co do tego dobudowujemy, co na tym rysujemy, co postrzegamy jako często wyraz właśnie indywidualności, twórczej wyobraźni. No, a też z trzeciej strony jest to, o co pytasz, to znaczy, przepraszam, bo ja tak... Tak, mów. To znaczy, że architektura, i to też jest fascynujące, nigdy nie dąży. Znaczy, że te domy się jakoś buduje powoli, a nasze potrzeby i nasz świat się jakoś dosyć szybko zmieniają. No ostatnio bardzo szybko, prawda? Bardzo szybko i w różne strony. No więc dla mnie taki moment dostrzeżenia tych norm, no to był moment, kiedy nagle się okazało, że jest lockdown, że nie można wychodzić, albo że można wychodzić, ale trzeba się trzymać w jakichś większych odległościach i nagle się okazało, że cały ten cyfrowa matryca, która leży, jest zapisana, prawda? Tak, już, już wszystko trzeba liczyć od nowa, że to wszystko tak, działa że, inaczej. Że już nie odstęp w teatrze fotel przy fotelu, tak. Tylko co drugi fotel. Wszystkie kalkulacje. Cała gospodarka leży w związku z tym. Cała polityka organizacji widowni musi przemyśleć się na nowo. Potem dość szybko to wróciło do normy. No, ale zostaliśmy z tą świadomością, ile tych niewidzialnych zasad, dla nas niewidzialnych, to dla każdego projektanta. Jak one mają wpływ na nasze życie. Tak, jak bardzo one są istotne, jak bardzo wieloznaczną one rolę odgrywają. Tutaj jest we wstępie, opisujesz zoo. Warszawskie zoo, które, jak sobie uświadomiłam, jest zupełnie osobną dzielnicą. To znaczy mamy w środku miasta, i to pewnie nie tylko my tutaj w Warszawie, dzielnicę zwierząt. No po prostu kawał miasta zarezerwowany dla zwierząt. I zresztą ten kawał też jest poddany normom, które obowiązywały wiele lat temu, prawda? Bo tam jest bardzo dużo betonu, wybiegi, które są no niezbyt komfortowe dla zwierząt, że właściwie to miasto też wymaga całkowitej reformy. Tak, to określenie miasto dzielnica zwierząt. Dzielnica to jest zwierząt. Określenie, które wymyślili projektantki z grupy Centrala. Która się zajmowała, badała. Która prowadziła miała taki projekt, Małgorzata Kuciewicz i Simone de Jacobis. Oni wymyślili taki właśnie projekt pod nazwą dzielnica zwierząt, gdzie, no właśnie, oni mają taki dar zauważania rzeczy, które wszyscy mamy pod nosem. A tak, i nie widzimy. Nie zawsze je spostrzegamy, więc oni nazwali ten ogromny kawał Warszawy dzielnicą zwierząt. No i zaczęli też się zastanawiać, jak można inaczej te ludzko-zwierzęce relacje ustawiać. Więc to z jednej strony są ich pomysły i jakieś wizje. No ale z drugiej strony też same ogrody zoologiczne się zmieniają. I tam mam wrażenie, że tym taką najważniejszą zmianą
pomiędzy ogrodami z XX wieku, czy tym bardziej z jakimiś zwierzyńcami jeszcze XIX-wiecznymi, jest to, czy one są zaprojektowane w taki sposób, żeby człowiek mógł widzieć wszystkie zwierzęta. I tak naprawdę ten materiał, to nawet nie jest chyba takie istotne. Czy nawet z czego to jest zrobione? To tak? Czy to jakoś, jest z betonu, tak, czy nie? Ja zresztą lubię beton, więc jestem skłonny uważać, że zwierzęta też lubią. Ale to, co tam się zmieniało i co też pracownicy ZOO, kiedy się tam ich o to pytało, jakoś podkreślali, no to, że współczesne ZOO to jest takie, w którym człowiek może spędzić cały dzień i nie zobaczyć specjalnie zwierzaków. No właśnie, tak? Tam gdzieś są te napisy za granicą, że jak zobaczyłeś trzy gatunki różne podczas wizyty w ZOO, to jesteś szczęśliwy. U nas rzeczywiście było tak, że wszystkie zwierzęta mają być na wyciągnięcie ręki w każdej chwili. Wszystkie lwy, słonie, małpki mają dla nas po prostu robić przedstawienie. Ja to pamiętam z dzieciństwa. Oczywiście wszyscy pamiętają. No. Tak, no więc to tak, no więc to była taka historia i to też dla mnie jest trochę o ZOO, ta historia, ale też trochę o projektowaniu, to znaczy i też o takim projektowaniu, to mi się wydaje strasznie ciekawe, no, że projektowanie zawsze zaczyna się od dowiadywania się czegoś o czymś. Strasznie lubię podsłuchiwać grupę Centrala, bo oni mają nadzwyczajny talent do dowiadywania się czegoś o czymś, do znajdowania osób, które mogą im coś opowiedzieć, tematów, które mogą się jakoś przed nimi otworzyć. Więc ponieważ w tej książce jakimś takim przewodnim tematem jest projektowanie, a właściwie różne rzeczy, których o projektowaniu się można dowiedzieć i które projektowanie mówi nam o świecie, to strasznie lubiłem obserwowanie, jak oni właśnie dowiadują się i zbierają i szukają języka, którym dałoby się opisać istnienie zwierząt. Tak, bo ty piszesz też o związkach designu i języka i literatury. A powiedz mi, Marcin, tak podsumowując, w Warszawie, to jest twoje miasto, tutaj oprowadzasz po Grochowie twojej dzielnicy, która też była miastem w mieście, dzielnicą w mieście i Gocław, i Grochów, Gocławek. To są wsi, na bazie których powstały wsi, dzielnice. Miasta i tak, całe klucze. Tak. Jaka część miasta jest najlepiej zaprojektowana? No bo Warszawa miała tę unikalną szansę dramatyczną stać się miastem na nowo zaprojektowanym. Gdzie ty czujesz się najlepiej? Ja polubiłem w Warszawie to, że i bardzo mi tego brakuje, kiedy jestem w innym mieście, że bardzo mało jest takich, to jest, co to znaczy jaka część? W Warszawie bardzo mało jest takich punktów, gdzie stoimy sobie i obracając się wokół własnej osi widzimy wszędzie coś, co jest spójne, co zostało... Nie, właśnie nie ma spójnych części. Czyli bardzo rzadko widzimy coś takiego, co zostałoby zaprojektowane w tym sensie, że wszystkie części, wszystkie fragmenty... Założenie architektoniczne, tak. Zazwyczaj widzimy różne pomysły, które zaczynały się, kończyły, urywały, zmieniały charakter, zanim doszły do końca. Tak, dla mnie to jest straszne, jako dla krakowianki. Ja czuję taki wieczny chaos w tym mieście, który lubię zresztą. Ja rozumiem, ale mam odwrotnie oczywiście, bo ja patrzę w tym Krakowie w jedną stronę XIX-wieczne kamienice, w drugą stronę XIX-wieczne kamienice. Jaki spokój, jak bezpiecznie. Jakie rodzeństwo. Wszystkie mają ten sam pomysł na to, jak świat powinien być urządzony. No jak tak w ogóle można? Więc... I ja strasznie lubię Marienstadt, ja lubię w ogóle socrealizm, lubię też WSM, znaczy no lubię oczywiście wszystkie takie miejsca, gdzie właśnie przez chwilę jest ta iluzja spójności, że a Kraków ci się nie podoba. Ale za każdym razem mam takie poczucie, że to jest jakiś rodzaj teatru jakiś, to jest jakaś... No dobrze wymyślony teatr. Tak, dobrze. W tym sensie. Dobra tak, scenografia. To zresztą przecież... Takie myślenie o architekturze jako właśnie scenografii czy scenie życia codziennego. Życia, to jest absolutnie zakorzenione. Najlepiej iść pod teatr komedia i się zastanawiać, czy to jest poważnie, czy to jest żartobliwe. Jest taki neo-rokokowo, barokowo-socrealistyczny, prześliczny budynek wstawiony w środek. W środku, tak. Modernistyczne Ożoliborze. Marcin, książka super ciekawa, tak jak i projektowanie, bo jednak projektowanie jest też projektowaniem naszego życia.
chyba nawet bardziej projektowanie architektury odbija się na naszym życiu niż nasze życie na architekturze. Chociaż nie wiem teraz, jak to wypowiadam. Ja mam taką myśl i chyba mam nadzieję, że trochę ona też z tej książki wynika, że tak, że projektowanie jest projektowaniem naszego życia, ale też jest takim dostosowywaniem się do świata i układaniem się z tym światem, tak. Negocjowaniem, znajdowaniem sobie jakiejś niszy, czasem zmienianiem czegoś, a czasem wymyślaniem, jak zmienić swoje relacje i zwyczaje, żeby układanie się ze światem, tak. To jest najlepsza definicja. Tu zresztą też jest bardzo dużo o układaniu się z naturą, ze zwierzętami. Też jest bardzo ciekawy fragment. Bardzo ciekawy. Gratuluję tej książki, bardzo polecam. Jak zwykle Wicha w swojej świetnej formie. Dziękuję bardzo. I to już dzisiaj tyle, ale 26 marca tu, w Pardon to tu, o 20:30 zagra David Murray i jego fantastyczni muzyczni goście, także absolutna gratka dla fanów muzyki. Przybywajcie na koncert Davida Murraya. Dziękuję bardzo, zapraszam i do zobaczenia za tydzień.